Witajcie, Joanna Hołuj z tej strony. To będzie taki film pod tytułem Refleksje po pobycie na Jarych Godach, ale nie refleksje typu dywagacje filozoficzne, tylko a propos co dalej z tym projektem, czy nie tyle z tym projektem, tylko z tą popularyzacją. I byłabym wdzięczna w sumie, gdybyście coś odpowiedzieli na to. To mi trochę pomożecie. Tak jak piszecie uwagi pod moimi, nie wiem, artykułami na Facebooku na przykład. No, jakby feedback, czyli ja używam anglicyzmów. Opinie dostałam takie, że takie jak dostawałam od tych, którzy czytali moje fragmenty gramatyki na Facebooku. To fascynujące, ale nic nie rozumiem. To chyba jest jakby taka kwintesencja. I czyli jakby ja rozumiem, jakby to na pewno przybiło się to, że to jest coś ważnego i że to, co ja to robię z pasją. Co jest prawdą. Ale na pewno też doszło, jakby pojawiło się we mnie i pewnie w odbiorcach to, że to jakby po pierwsze było na tyle mało czasu, że ja tego całego, jakby nawet kwintesencji nie byłam w stanie oddać w 15 minut. To jest po prostu zbyt trudny temat. I mam cały czas dylemat pomiędzy moimi dwoma osobowościami, czyli nauczyciela i naukowca. Ale o tym zaraz dalej powiem. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. To było moje pierwsze takie wystąpienie, to znaczy nie pierwsze w życiu, ale ja unikam wystąpień przed większą grupą, to znaczy większą na przykład niż 5 osób, 10 może, a to była większa grupa, ponieważ lubię mówić do kamery, albo robić podcast, albo mówić w takim gronie, gdzie jest to bardziej warsztat. Czyli nie jest to wykład teoretyczny i mamy narzędzia, na przykład mamy monitor, albo pracujemy na czymś konkretnym i wtedy to jest bardziej nauczycielskie. Ja jestem, są te dwie rzeczy, albo nauczyciel, albo naukowiec, który bada coś. Nie mam za bardzo osobowości kogoś takiego, kto będzie robił wykłady, czyli wykładowcy, czyli profesora uniwersytetu. Profesora, jakby naukowca, tego, kto pracuje na uniwersytecie, uczy studentów, robi długie wykłady. Okay? Więc takie są moje wrażenia. Natomiast właśnie mówiąc do Was, miałam przygotowane wystąpienie, nawet na to 10 minut, ale też wybijało mnie z rytmu na przykład pytania w trakcie. I dochodzę do wniosku, że to jest moja żeńska energia po prostu. Ja powinnam była wejść być może całkowicie w energię męską. Wtedy faktycznie na nikogo nie patrzę, skupiam się i mówię to, co mam powiedzieć. Jest klarownie i jasno. Ale w pewnym momencie, ponieważ my byliśmy wszyscy blisko, to nie było wielkie audytorium, maksimum, jak na Uniwersytecie Warszawskim, że jest oddalenie, tylko blisko, zaczęłam się zamieniać w nauczyciela. Widzieć, że ktoś mnie nie rozumie, to mnie wybijał z rytmu. Więc miałam ciągle taki dylemat, czy ja mówię jako nauczyciel, czy ja mówię jako naukowiec. I teraz to jest tak, żeby Wam trochę przybliżyć, bo jakby to wszystko jest napisane albo gdzieś tam na mojej stronie internetowej, ale mało kto tam tak dokładnie wszystko czyta. Ja jestem polonistką, skończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim w 1999 roku. Najpierw studiowałam 3 lata,
To było w czasach, kiedy trzeba było 5 lat zrobić magistra. 5 lat na magistra. Studiowałam 3 lata, po czym miałam frustrację, że to chyba nie to. Wyjechałam do Francji na rok, wzięłam dziekankę i potem wróciłam. I wtedy trochę zmieniłam całe podejście do studiów i cały profil, bo włączyłam francuski. Zaczęłam też chodzić na zajęcia na romanistyce, planując potem studia tam też. I znalazłam profesora, który zgodził się na moją pracę magisterską, mieszaną, polsko-francuską. I już wtedy wiedziałam, że wchodzę w bardzo ambitny i naukowy projekt. Kochałam to, ja uwielbiam analizować. On był z katedry staropolskiej, nie był z uniwersytetu stricte, on był w IBL-u, jak się mówi, w IBL-u, czyli w Instytucie Badań Literackich pracował. To jest ten budynek przy krakowskim Przedmieściu, koło uniwersytetu. I ja u niego opisałam pracę. On mnie podsunął, ale to było takie obopólne, na zgoda. Ja pisałam u niego pracę z literatury staropolskiej. To była analiza tłumaczenia tragedii Jean Racina, czyli klasycyzm francuski z XVII wieku. Tłumaczenie przez Stanisława Morsztyna. Okay? Czyli analizowałam dwa teksty staropolskie z XVII wieku, czyli starofrancuski i staropolski. Uwielbiałam to. To był mój konik. Robiłam analizę językową tłumaczenia i tych metafor użytych, tych wszystkich środków językowych na różnych poziomach. Więc to było bardzo naukowe. Potem miałam propozycję, żeby zostać tam w tym IBL-u. Ale miałam inne plany. Chciałam wyjechać do Francji. Chciałam robić doktorat we Francji, na Sorbonie. Tam była profesor, która chciała mnie przyjąć, ale potem jeszcze mi się życie inaczej potoczyło. W każdym razie ja chciałam być naukowcem, ale w tym literatura język. I to jest być może takie niespełnione, to jest coś, co ja świetnie robię. Ale jakoś do tej pory nie wyszło, być może nie miało wyjść. W każdym razie bycie naukowcem to jest energia męska, intelekt. I zwłaszcza, że to, co ja robię, tak, to jest analizowanie tekstu i języka, czy nawet to jakby tekstów literackich, ale to jest bardzo, no, praca naukowa tak czy siak, praca naukowa, dosyć męska taka energia. I mówiąc właśnie tą prezentację, tak skakałam pomiędzy byciem tym naukowcem w tej energii męskiej, tak myślę, a nauczycielem. Nie będę wam opowiadać całego życiorysu, ale po tej rezygnacji z tych studiów i tu, i w Polsce, i we Francji, w końcu zaczęłam pracować. Przez chwilę pracowałam w bibliotece, robiąc katalog informatyczny w bibliotece uniwersyteckiej, ale potem przeszłam na korporację po prostu i pracowałam jako tłumaczką, nie wiem, jakieś, no nieważne, korporacyjne rzeczy, komunikacja, języki w różnych w tych cudzoziemskich korporacjach. A potem wróciłam. Ja to było coś, czego nie lubiłam za bardzo, ale zarabiałam. Taki miałam okres życia. Natomiast potem wróciłam, przeszłam, jakby stałam się nauczycielem. Poszłam na drugie studia. I to były studia nauczycielskie stricte.
I bycie nauczycielem jest zdecydowanie w energii żeńskiej. Nawet jeżeli mężczyzna uczy, to jeżeli on robi to, może to robić z pozycji takiego wykładowcy i wtedy to jest bardziej energia męska, jak robi wykład. Natomiast jeżeli stara się wytłumaczyć, nawiązać relacje z odbiorcą, to jest już żeńska energia. No i ja właśnie robiąc tą prezentację o tej gramatyce na jarygodach, tak skakałam. Jeżeli na przykład widziałam, bo blisko siedzieli wszyscy, i jeżeli widziałam, że ktoś czegoś nie rozumie, albo ktoś mnie wybijał z rytmu, chciałam odpowiedzieć na pytania, to skakiwałam w żeńską energię. I się zrobił trochę miszmasz, aczkolwiek no, uzyskałam to, co uzyskałam, czyli zapewne zainteresowanie duże tematem. No i nie wiem, być może ogólnie moją fascynacją samą, tym, że ja się tym fascynuję, bo ja wiem, że to jest bardzo zaraźliwe. I taki jest problem, nadal taki jest problem, bo to jest mój problem, w jaki sposób właściwie ja mam o tym mówić. Czy ja w ogóle mam mówić o tym, co ja robię, o swoim projekcie? Ponieważ mogłabym po prostu o tym nie mówić i tak początkowo miał być. Nikomu o tym nie mówiłam, czasami wrzucałam jakieś posty, fragmenty książek na Facebooka, licząc na to, że po prostu może ktoś jest zainteresowany językiem, to sobie poczyta i popatrzy, co ja robię. Natomiast to są po prostu zupełnie inne rzeczy. Czym innym jest sama analiza gramatyki, bycie naukowcem i jak ja mam opowiedzieć o projekcie, jak ja to robię, tą gramatykę, to ja jestem naukowcem i nie da się opowiedzieć tego bez żargonu, bez pewnych skrótów myślowych, bez mówienia tak, jak mówię o tej gramatyce, w sposób dosyć skomplikowany, zwłaszcza bez narzędzi, w sensie bez na przykład webinaru, bez monitora, bez wizji. Albo mogę całkowicie przejść w bycie nauczycielem i wtedy ja nie mówię o tym, co robię. Ja mogę robić to, co zamierzam zrobić z kursem języka polskiego. Robię kurs języka polskiego, będę uczyć obcokrajowców, a może i Polaków, jeżeli ktoś chce, uczyć jakby polskiego. Być może dzieci. Mogę być nauczycielem, czyli mogę po prostu uczyć polskiego, czy bym uczyła polskie dzieci, albo nawet nastolatków, czy obcokrajowców, to wtedy ja po prostu uczę polskiego, wykorzystując gramatykę. Ewentualnie, gdyby to były polskie dzieci, to mogę uczyć gramatyki, ale nie jako wykład, nie jako mówienie o, tylko na malutkie kawałeczki, konkretny aspekt, na przykład, 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 przykład. Okay? Małe wprowadzenie i przykład. I to są zupełnie dwie różne rzeczy. I to dla mnie było jakby problematyczne, co to ma być. Co to ma być? Ja wziąłam komputer, można by było coś pokazać, ale jakby nie było takich, jakby. No, nie było jak tego zrobić. I cały czas mam taki dylemat. W jaki sposób mówić w ogóle o tym projekcie? Czy w ogóle mówić? Być może mówić po prostu na zasadzie takiej, że to jest trudne. Kto zrozumie, to zrozumie. Natomiast na pewno zaraźliwa jest fascynacja moja całym tym projektem i tym, co robię. Natomiast i to byłoby jako naukowiec, to ja to mogę mówić, co robię. Nie przejmując się, że tak powiem, do końca tym, na ile procentowo ktoś zrozumie to, co ja mówię. Bo ja nie mogę każdego, jakby, bo jakby mi każdy termin tłumaczyła, fonologia, nie wiem, nawet jak mówimy o orzeczeniu, niektórzy tego nie pamiętają, to bym jakby. Stracilibyśmy wątek i musiałabym chyba przejść wtedy w nauczyciela. No tak się nie da. Tak się nie da. Zobaczymy. W każdym razie, na razie
stoimy na tym, że Edward Słowianin zaproponował uczestnictwo w audycji. Nie wiem, co to ma być. Być może, jeżeli on jakieś będzie mi zadawał pytania i to będzie bez wizji, bez webinaru i tak dalej, to ja będę występować z pozycji naukowca. Ja mogę mówić o projekcie, który robię, o gramatyce, swoich jakichś nawet konkretnych przypadkach, które robię, jakby konkretnych aspektach, ale mogę to uprościć w dużym stopniu, ale nie mogę być nauczycielem wtedy. Tak się nie da. Natomiast mogę być nauczycielem i zdecydowałam, że zrobię. W sensie robię kurs języka polskiego i tam będę nauczycielem. Ten kurs będzie trwał pół roku. Normalne lekcje przez internet na podstawie podręczników, ale i na podstawie ćwiczeń, czyli konkret, czyli malutkie, malutkie kawałeczki, a gramatykę będę tłumaczyć na przykładach. I po prostu uczyć kogoś, więc jakby to będzie konkretna praktyka, bycie nauczycielem, tak? Jako nauczyciel przekazuję. Tylko po prostu będę używać innego podręcznika do nauczenia polskiego. Tyle. Natomiast jest jeszcze trzecia opcja. Nie zrobię 10 wykładów tak, jak zamierzałam. Chyba nawet dla uniwersytetów. Zobaczę, dla uniwersytetów zobaczę, być może sobie 10 wykładów na zasadzie mówienia jako naukowiec. Zobaczę. Dla slawistyk. Natomiast zrobię chyba więcej czegoś takiego jak webinary. I to byłoby wystąpienie z pozycji nauczyciela. Nie mogłoby być po polsku, nie wiem, czy nawet po angielsku. I to bym wrzuciła na swój kanał nowy, JC Lady Alternative Education. Ponieważ ja i tak zamierzałam zrobić po 10 filmów, krótkich, 15-minutowych albo 20, do każdego rozdziału każdej książki. W dziale mowa jest 10 książek, 5 już istnieje i trzymam się tego, że każda książka ma 10 rozdziałów. Tak, mniej więcej. Więc to daje już 50 takich małych webinarów. Nie wiem, czy tyle wyprodukuję, nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale to oznacza, że w ten sposób możemy zrobić, bo ja i tak to tak zamierzałam zrobić. Tylko w jakby odległej perspektywie. Ale mogę w sumie zacząć robić to już, jeżeli jest zainteresowanie. No dobra, to jakby tyle. Może ktoś ma ochotę skomentować. Teraz mogę Wam pokazać, bo ja nawet na to spotkanie nie wzięłam tych książek wydrukowanych, w sensie u mnie w domu. Mogłam to zrobić. Książek do kursu języka polskiego wstępni dla obcokrajowców będzie 6. W tej chwili mam 5. Są 2 tomy, gramatyka polska, teoria, czyli powrót do źródeł, takie coś. Widzicie, że to się przekręci, bo teraz jest lustrzane. To ma około 200 stron, A4, będzie tak jak podręcznik cambridge'owski. Podręczniki są takie duże do nauki angielskiego i zamierzam w takim formacie zrobić. I tutaj jest w tej pierwszej części takie rozdziały. W skrócie Wam powiem. Po co ta książka? Po co nam język? Czy to najstarszy język? Co to jest gramatyka? Fonologia, czyli wszystko o dźwiękach. Morfologia, czyli słowotwórstwo, tworzenie słów. I to jest w pierwszej części gramatyki teorii. I ona jest długa, tak? To jest duża książka, znaczy 200 ile stron. I do niej dołączone są tabele czasowników, czyli odmiany czasowników. Ok, to jest druga część.
To jest mój wydruk domowy, jakby nie będzie jakiś obrazek i coś tam, coś tam. Gramatyka polska, powrót do źródeł. Teoria, część druga. No i w tej części drugiej będzie to, co tutaj się nie zmieściło, czyli morfologia, czyli odmiana, druga część morfologii. Morfologia o czasach i aspektach. Dalej, morfologia o koniugacjach i składnia. I ta gramatyka, jedna część i druga, razem, to jest taka po prostu gramatyka, jaką zwykle się ma w liceum na przykład, kiedy to już nie jest, znaczy w liceum ewentualnie można z tego korzystać, kupić taką książkę, gdzie jest całość gramatyki i nie jest to już podzielone na kawałki i nie ma tu ćwiczeń. Okej, dobra, słuchajcie, ja mam tyle książek, że nie mogę nawet gramatyki Schobera znaleźć w tej chwili. Chciałam wam coś pokazać. Chodzi o to, że ta gramatyka, teoria, powrót do źródeł, to jest coś takiego jak podręcznik uniwersytecki. Może czasami w liceum korzysta się z takiego jednego pełnego podręcznika do całej gramatyki, od A do Z. Ale zwykle są tylko ćwiczeniówki, czyli ćwiczenia. Jakby, zobaczcie, to na przykład jest Anglik, angielski, i to jest, są ćwiczenia. Wtedy są tylko takie tabelki, na przykład, i ćwiczenia. Natomiast w takiej uniwersyteckiej gramatyce jest po prostu zwarty tekst. To akurat są języki indoeuropejskie. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli te dwa podręczniki, które ja napisałam, to jest teoria. I to jest wstępnie jest cała historia języka, jak język się rozwijał, że był iloczas, dużo takich opisów. A potem po prostu analizuje poszczególne części gramatyki. I to jest całość, dwa tomy. I ja nie będę tego analizować na kursie języka polskiego ani nigdzie. To jest za trudne. Natomiast kawałeczki można wziąć i opowiedzieć o nich, no na przykład w tej audycji Edwarda Słowianina. Okay? Natomiast to nie jest podręcznik do ćwiczeń na przykład. Okej, okay, to były dwie książki. Teraz to jest trzecia, czyli Gramatyka Polska ćwiczenia, podręcznik do nauki języka polskiego. I to już są konkretnie ćwiczenia, ale to też nie jest dla dzieci z podstawówki. To może być dla liceum do zrozumienia, albo właśnie dla dorosłych Polaków albo obcokrajowców. I to jest zrobione na zasadzie tabel. Okay? Czyli na przykład są tu takie tabele. Czyli gramatyka, która tam jest długo, długo opisywana, ja tu ściągam ją i wkładam w tabelki, żeby było szybkie takie przypomnienie, a potem idą ćwiczenia po prostu. I na koniec każdego rozdziału jest jeszcze piosenka, która też ilustruje jakoś, można pracować na piosence z jakimś aspektem gramatyki. Tu jest na przykład: jeśli kochać, to nie indywidualnie. I ćwiczenie jest podkreślić wszystkie zdania w trybie przypuszczającym. Ok? Nie wiem, czy to Wam się odwraca. I też jest około 200 stron. W ćwiczeniach nie będzie rysunków. W gramatyce teorii będą dodatkowo moje rysunki, jakieś drzewa. Moje rysunki, moje szkice, moje rysunki drzewa, języków i tak dalej. Trzy książki.
Ponieważ ja mam bzika językowego i uczę dzieci od urodzenia, zwłaszcza języków, to napisałam ten podręcznik porównawczy głównie dla siebie, żeby lepiej uczyć języków. Dlatego do dyspozycji, do tego kursu języka polskiego i po prostu do kupienia oddzielnie będzie też gramatyka porównawcza. I to też jest naukowe. To jest podręcznik jak na uniwersytetach. Takie rzeczy są. Nie widziałam nigdy porównawczej polski, angielski, francuski, a na pewno nie z takiej pozycji, jak ja wychodzę, ale oczywiście podręczniki gramatyki porównawczej istnieją. To, co Wam pokazywałam wtedy, języki indoeuropejskie, to też jest na zasadzie porównania. Gramatyka porównawcza i są dwa tomy. I to robi na razie pięć książek. Tutaj rozdziały są takie w tej gramatyce porównawczej. Po co ta książka? Typy języków, jakie mamy. Okej. Fonetyka, czyli o dźwiękach. Morfologia, czyli słowotwórstwo. Słowa nieodmienne. I tematyczne zestawienie słów. Polskich, angielskich, francuskich. W drugiej części jest fleksja, czyli odmiana i o rzeczowniku, potem fleksja, odmiana czasownika, potem ogólnie o czasach, bo to jest duży temat, jeśli porównuje się trzy języki. Potem jest o aspektach, ale jakby według mojej koncepcji. Teraz zapewne nie rozumiecie, co to jest aspekt, ale nie będę tłumaczyć, bo jakby tak jest. Potem jest składnia. I to są tryby. I może w tej audycji u Ediego Edwarda będę w stanie po kawałeczku różne rzeczy opowiedzieć, takie zajawki zrobić. Natomiast w tych 50 filmach, nawet jeżeli to będzie po 15 minut i webinary, to myślę, że z takim podejściem nauczycielskim, troszeczkę tak jakbym właśnie robiła kurs języka polskiego, w jakieś fragmenty mogę przekazać. I myślę, że wtedy może to się stanie zrozumiałe. I tyle chciałam powiedzieć. 30 minut, prawie 27. No ale miałam potrzebę zrobić ten film, a jutro już się muszę zabrać za pracę. Jeszcze na koniec chciałam przeprosić wszystkich, którzy ewentualnie do mnie dzwonili. Ja właśnie miałam wszystko wyciszone. Nie odbieram telefonów. I tak już jest od dłuższego czasu. Co jakiś czas, no na przykład, nie wiem, jeżeli tak po spotkaniu, no to co jakiś czas zaglądam, kto do mnie pisze. Natomiast jest złudne to, że ja niby wrzucam dużo na Facebooka. Ja tam nie jestem. Ja często nie czytam komentarzy. Czasami czytam na przykład raz dziennie, albo w ogóle nie czytam. Ani nie wchodzę na inne strony. Po prostu nie miałabym na to wszystko czasu. Rano wstaję, robię swoje wiedźmińskie rzeczy, praca z energią, potem uczę dzieci, obiad i inne takie. Czasami jeszcze ćwiczę, to też jest praca z energią, a potem piszę, a potem znowu robię wiedźmińskie rzeczy. I dzień jest pełen. Nie wzięłam też na to spotkanie. Nie wiem w ogóle dlaczego, byłam strasznie rozkojarzona. Wizytówki. Taka jest wizytówka. I też nie wiem, czy ona się odkręci. Ale to jest moja ogólna wizytówka projektu. Natomiast ja nie mam jeszcze może specjalnej wizytówki do kursu języka polskiego. To jest cały projekt. Cały projekt obejmuje różnego typu książki, które ja sukcesywnie będę pisać, a prawdopodobnie też ktoś będzie pisał ze mną potem i tłumaczył. Tak to widzę. I ta seria jest duża. I są warsztaty. I wizytówka mówi właśnie o książkach i warsztatach. Okay? Książki i warsztaty. Kreatywnie i klarownie to są książki, seria książek, a kreatywne terapeutyczne kręgi
To są moje warsztaty. Na razie to wszystko jest wirtualne, bo COVID mi trochę przeszkodził, więc piszę. Tyle ode mnie i jest dokładnie 30 minut. Pozdrawiam wszystkich.